Kiedy popatrzymy na bizantyjskie ikony albo mozaiki przedstawiające Boże Narodzenie, to wtedy zobaczymy, że tak naprawdę to wydarzenie jest zapowiedzią całej historii zbawienia. Bo okazuje się, że mały Pan Jezus nie leży w pieluszkach, tylko w całunie grobowym. Że kiedy jest w żłóbku, to ten żłóbek tak naprawdę przypomina krzyż i mały Pan Jezus jest z rozłożonymi, ukrzyżowanymi rękami. Że nie jest narodzony w stajence, ale w ciemnej, czarnej wręcz grocie, która przypomina grób. W wydarzeniu wcielenia jest tak naprawdę obecna cała historia zbawienia, z kulminacyjnym punktem tej historii, jakim jest śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa. Jeżeli w takim kontekście spojrzymy na Boże Narodzenie, to trzeba poszukać, co to może dla nas oznaczać, co to może dla mnie konkretnie oznaczać. I niezwykle o tym opowiada i zapowiada to wydarzenie, historia Abrahama i Izaaka. Bo przecież Izaak tak naprawdę urodził się po to, żeby został złożony w ofierze. Kiedy Bóg spełnia największe marzenie Abrahama o tym, żeby miał syna, żeby miał dziecko, chwilę później prosi go o złożenie tego syna w ofierze. Tak jak Chrystus rodzi się po to, aby zostać złożonym w ofierze, żeby umrzeć dla mojego i Twojego zbawienia. Ale warto pomyśleć o tym jeszcze trochę inaczej. Pomyśleć, że są takie wymiary w naszym życiu, są takie rzeczy, które tak kochamy, które stają się dla nas tak ważne, że nie wyobrażamy sobie bez nich życia. Że tak je kochamy, że wręcz możemy się od nich uzależnić. Które nam odbierają wolność. Kimś takim dla Abrahama stał się jego syn Izaak i odwrotnie. Izaak był totalnie zniewolony swoim tatą. I wtedy Pan Bóg musi ci pokazać, żebyś odzyskał wolność, żeby się coś pięknego w tobie narodziło. Wpierw musi umrzeć to, co tak bardzo kochałeś, to, co cię tak bardzo uzależniło, to, co ci odebrało wolność, co nie pozwoliło ci żyć naprawdę. I dlatego Pan Bóg prosi Abrahama, żeby złożył swojego syna w ofierze. Bo Abraham tak naprawdę już nie pamięta, że Izaak jest darem od Boga. Abraham już nie pamięta, że to Bóg spełnił jego największe marzenie i że Izaak należy do Boga, a nie do niego. Abrahamowi wydaje się, że może robić ze swoim synem, co mu się podoba, że może decydować o jego życiu, że trzyma go w swoich własnych dłoniach, i nie pozwala mu żyć naprawdę. Kiedy składa w ofierze swojego syna, Bóg zatrzymuje jego rękę i mówi mu: Abrahamie, nie. Nie ty będziesz decydował o jego życiu. Ja mu daję życie. Niech teraz idzie w swoim własnym kierunku i sam decyduje o sobie. I ta historia kończy się niezwykłym zdaniem. Że po tej próbie złożenia w ofierze Izaaka, kiedy Bóg dał baranka i Abraham złożył w zastępstwie swojego syna w ofierze baranka, wtedy Abraham sam wrócił do domu. Izaak do domu już nie wrócił, bo Izaak zaczął żyć swoim własnym życiem. Miał 37 lat, jak mówi tradycja żydowska. W końcu stał się dorosłym. W końcu przestał być synkiem tatusia. Jeżeli masz w swoim życiu coś takiego, co tak bardzo pokochałeś, czego tak bardzo pragniesz, bez czego nie wyobrażasz sobie życia, co całkowicie cię zniewoliło i nie pozwala ci żyć pełnią twojego życia, nie pozwala ci żyć nowymi możliwościami, to czas, żebyś dzisiaj z tego zrezygnował. Czas dzisiaj na to, żeby to w tobie umarło. Może twoje dzieci są właśnie takim uzależnieniem. Może twoja praca nie pozwala ci żyć niczym innym, bo jest najważniejsza. Może pieniądze cię tak zniewoliły. Może telewizor, komputer. Może konieczność pochwał. To dzisiaj jest taki dzień, żebyś usiadł i żeby to w tobie umarło. Wróć dzisiaj do domu po pracy
i nie rozkłada już komputera, nie otwiera już dokumentów. Daj czas dzieciom. Usiądź i porozmawiaj ze swoimi dziećmi i zapytaj, co oni o tym myślą, czego pragną, jakie mają marzenia. A nie narzucaj im dzisiaj swojej woli, swoich decyzji. Posłuchaj ich. Daj na jałmużnę. Zobacz, że możesz dać pieniądze, podzielić się z innymi. Że nie musisz być do nich przywiązany. Wyłącz telewizor, wyłącz komputer. Pójdź na spacer. Pomóż żonie w posprzątaniu mieszkania, w ugotowaniu obiadu. Zrób coś, o czym marzyłeś od dawna, na co ci ciągle brakowało czasu. Pozwól umrzeć temu, od czego się uzależniłeś. Wtedy się Bóg w tobie narodzi.